Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ciągle mówię to, zdrowia, szczególnie dla normalnych, no i ktoś może się zastanawiać, co to znaczy normalny, tak? No, normalny w mojej opinii, w moim przekonaniu, no to jest człowiek konserwatywny, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No dlaczego? Dlaczego Bóg honoruje ojczyznę? No Bóg daje jakąś taką ramę, jakiś taki klej społeczny. Ludzie mają te swoje śluby, chrzciny, pogrzeby, urodziny, imieniny i tak dalej, także to wiara skupia jakoś ludzi naokoło tych sytuacji czy świąt kościelnych. Kościół sam w sobie no, ma dobre słowo. Kazanie zawsze tam pokazuje jakąś taką drogę, co robić, co nie robić. Pokazuje moralność, co jest złe, co jest niedobre. Honor, to jest tam pośrednia tej moralności religijnej, czy wiary, nie kradnij, nie zabijaj i tak dalej, i tak dalej. No i ojczyzna jest ważna, no bo jednak tradycja, historia, przywiązanie do narodu, jest to bardzo ważne. No, postępowi, czyli socjaliści, czyli demokraci, no są przeciwko temu, są przeciwko wierze. Marks mówił, że wiara to jest opium dla ludu, no tyle tylko, że ateizm, no to chyba jest denaturat dla ludu, no bo to ateizm jeszcze bardziej rozwala niż religia. Religia sama w sobie nie jest taka zła. Ateiści, socjaliści, demokraci są przeciwko rodzinie, są przeciwko honorowi, są przeciwko własnemu kraju. 23% amerykańskich socjalistów, demokratów kocha Amerykę, tak? Także to jednak dla nich ten Bóg, honor, ojczyzna, no to tej ojczyzny nie ma, tak? Oni chcą to wszystko zmienić. No i teraz pytanie jest, czy Republikanie z Trumpem wracają do normalności? No, trudno powiedzieć, czy wracają do normalności. Ostatnie 40-50 lat, no to jednak ta Ameryka się zmieniała. Trump wyszedł i robi to, co robi, co może. To pytanie, czy będzie ten powrót, no to jest... odpowiedź jest dosyć prosta. No, jedyną normalnością w Ameryce, no to można powiedzieć, no to jest to, że są zmiany. Że są zmiany, lekkie zmiany albo są duże zmiany. Partia Demokratyczna, która była stworzona w 1828 roku, no to zawsze, to nie była partia jednolita. To jest w zasadzie nieustanna koalicja. To jest koalicja, gdzie skupiają się ludzie z najróżniejszych grup, po to tylko, żeby uzyskiwać większość. No i oni to już od 190 lat właśnie to robią. Na dzień dzisiejszy wybrali sobie te grupy lesbijek, homoseksualistów i innych ludzi, sceptyków, można powiedzieć, sromowych. No i to jest ta walka, to jest nieustanna ta walka, że republikanie, konserwatyści walczą o to w sumie ponad 200 lat. Powodem dla wojny secesyjnej, wojny braterskiej czy cywilnej, jakkolwiek to nazywać, no secesja to jest odłączenie. No i w tej wojnie secesyjnej właśnie Stany Południowe, demokraci, głównie demokraci, chcieli się odłączyć od Unii Stanów Zjednoczonych, no i północ ich zaatakowała. Na północy przeciwnicy niewolnictwa to właśnie byli republikanie, to byli klasa średnia, przemysłowcy. Na północy nie potrzeba było niewolników, no bo tam nie było plantacji. Także trzeba pamiętać, że partią właścicieli niewolników to była Partia Demokratyczna i oni
oni co zrobili, to zrobili to, że w latach 60. zrobili takie smyk. Oni się przełączyli się, żeby być przy korycie. No to zrobili taki trik. No i zaczęli no, namierzyli czarnych jako ludzi, którzy są poszkodowani. No i te prawa cywilne i to wszystko spowodowało, że powiedzmy ta biała strona, bardziej ta miękka. No nikt nie lubi niewolnictwa, tak? No, w Polsce też było pewnego rodzaju niewolnictwo. Chłop pańszczyźniany, no to był niewolnikiem pana. Można było go sprzedawać i kupować. No, krytycy tej teorii czy tego stwierdzenia mówią, że na dzień dzisiejszy nie pozna się prawnuczka chłopa pańszczyźnianego, no bo ma biały kolor skóry, tak jak jego dziadek, a murzyna zawsze można rozpoznać. No, tyle tylko, że wielu murzynów przyjechało dobrowolnie z Afryki do Ameryki, no i oni w ramach tych, powiedzmy, rekompensacji by dostawali pieniądze. Czy Republikanie tak zmieniali swoje podejście? No tak za bardzo nie. No, od początku byli bardziej tak za taryfami, za cłami, za tą protekcją rynku, swojego rynku. Dopiero w latach 1970, kiedy Partia Pracy Demokratów zaczęła jeszcze bardziej cisnąć na ten protekcjonizm, no to już było dużo za dużo. No i wtedy Republikanie zaczęli mówić o wolnej wymianie rynku. No i trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy Chiny były komunistyczne, kiedy tam ludzie umierali z głodu i Nixon w ramach wojny, zimnej wojny z Sowietami, z Ruskimi, doprowadził do tego, że chciał mieć porozumienie z Chińczykami. No i Chińczycy przyjęli tą pomoc. No i rezultat tego wszystkiego, no to jest to, że Chińczycy wszystko produkują. Republikanie ogólnie rzecz biorąc, no to sprzeciwiali się rozszerzaniu niewolnictwa na te tereny zachodnie, no bo jak się popatrzy na Amerykę, no to tu są te pierwsze, od Atlantyku to jest 13 tych pierwszych kolonii, no i później Luizjana była kupiona, później szło wszystko w kierunku Kalifornii, tam Nowy Meksyk, Floryda, to były tam wojny z Meksykiem, Kalifornia, no ale te były te rejony indiańskie. No to tam właśnie w kongresie były walki, czy to niewolnictwo przesuwać tam, czy nie. No bo to był duży podział. To był podział, gdzie niewolnictwo było legalne, gdzie nie było legalne, gdzie miało być nielegalne. I to doprowadziło do tego, że była ta wojna secesyjna, no północ wygrała i Republikanie to wpychali w kongresie, wszystkie te prawa właśnie, które dawały dużo wolności czy prawa byłym niewolnikom około 1890 roku. I nigdy nie pchali tej segregacji jak demokraci. Demokraci, no to był taki, powiedzmy, południowoafrykański apartheid tak jak mówię, południowoafrykański apartheid, czyli rozdzielenie. Republikanie też ogólnie rzecz biorąc byli przeciwko wojnom od pierwszej wojny światowej do gdzieś 67 roku, kiedy demokraci właśnie te interwencja w Wietnamie, w tych Indochinach, tam się to wszystko mieszało, także troszeczkę się zmieniła polityka. Jak ludzie się utożsamiają? W sumie pierwszy
prezydent Fremont w 1956 roku, no później Lincoln w 1860 roku, czyli dwa lata przed wojną secesyjną. On wygrał, bo dużo Niemców przyjeżdżało. To tak się mało mówi, mało się mówi o tej emigracji niemieckiej, no ale, ale tam właśnie w latach naokoło w Europie były rewolucje, tak? W Europie, w Polsce była 1863, tak, także dużo Niemców przyjeżdżało, dużo Polaków z terenów niemieckich przyjeżdżało, także Lincoln wygrał 54% między innymi dzięki emigrantom z Europy, szczególnie z Niemiec. W Stanach Południowych dostał tylko 4%, no trzeba pamiętać, że właśnie on był przeciwko niewolnictwu, no a ogólnie wygrał 40% z tych czterech kandydatów. W roku 1900 też powiedzmy to wtedy, kiedy był standard tego złota, to McKinley on stawiał na standard złota i on się interesował ludźmi pracy. No i również północno-wschodni, czyli tu od Atlantyku, od Kanady, protestanci. Protestanci to byli bardzo, no, można powiedzieć, konserwatywni. Po wojnie w latach 1950 zaczęło się ten wpływ republikański na przedmieściach, włączając przedmieścia południa również. Skrobanki doprowadziły do tego, że podzieliło to dwie partie. No w zasadzie białe małżeństwa chrześcijańskie były za tymi konserwatywnymi przekonaniami religijnymi, na niebiali, nieżonaci, niemężaci i niechrześcijanie przeszli na tą drugą stronę. Cała ta transformacja to zaczęła się no powolutku, no ale później to wszystko się zaczęło rozszerzać. No wcześniej też było te podzielenie. Demokraci to chcieli standard srebra, no bo jedna z propozycji przez takiego człowieka, William Jennings Bryan, no on obiecywał wszystkim milion, tak jak Wałęsa obiecywał milion, no to ten tłumaczył, że będzie za darmo srebro, że trzeba zlikwidować standard złota i wszyscy dostaną za darmo srebro. No to była przekupywanie, tak, kiełbasa, no i na dzień dzisiejszy zostało to samo. Cała ta depresja w latach 1920-30, Roosevelt i jego ta nowy plan ekonomiczny również podzielił na lewicę i na prawicę. Ale największym podziałem to było w 1963, to było Road względem Wade. I o to chodziło, te skrobanki. No i Sąd Najwyższy się wypowiedział. No i to już było tak po prostu kanał, potężny kanał. Można powiedzieć, Colorado rozdzielił lewicę i prawicę. Trump, no jak on wyszedł? No wyszedł z tego wszystkiego, że dostał 47-45% w porównaniu z McCainem, który był tak zwanym Rhino, czy Rhino to znaczy Republican in name only, czyli republikanin z nazwy tylko. No bo ludzie polubili, zobaczyli, co to się dzieje w partii republikańskiej. W partii republikańskiej po prostu ta prawica szła bardziej do centrum, odchodziła od tych fundamentalnych Bóg, honor i ojczyzna. No ludzie zobaczyli, że produkcja uciekła do Chin, że moralność upada, że przestępstwo wzrasta i tak dalej, i tak dalej. No i
Ale najważniejsze to właśnie była ta ekonomia. Była ta ekonomia, że Chińczycy opanowali to. No i również emigracja. Emigracja przestała być kontrolowana. Emigracja Kennedy powiedział, że trzeba mniej to kontrolować. No i doszli do wniosku, że biali Europejczycy, którzy przyjeżdżali, muszą być postawieni na ostatniej, na końcu kolejki i że cały świat musi zacząć przyjeżdżać do Ameryki zamiast to, co się działo przez poprzednie tam 150 czy 200 lat. No i to wprowadził Kennedy i Partia Demokratów, no ale to spowodowało, że są inne podejście, powiedzmy, do pracy, inne ambicje, inne wyobrażenia, inne wymagania, no bardziej ludzie z niektórych rejonów są bardziej podatni, czy przygotowani na garnuszek państwa, no i to się właśnie zmienia. Jest emigracja z Meksyku, która również zmienia sprawy finansowe, pensji i tak dalej. Naturalnie te wszystkie różne antagonizmy doprowadziły do tego, że są frakcje również w partii republikańskiej. No są tak zwani Never Trumpers, czyli nigdy, żeby było za Trumpem. Którzy mówią, że Trump doprowadzi do upadku partii. No raczej nie doprowadzi do upadku partii. Zawsze są takie w Ameryce, no to jest takie, można powiedzieć, jest demokracja, no jest cały czas ta wahadło idzie z lewej strony do prawej strony, z prawej do lewej. Przez ostatnie 30-40 lat, no to demokraci byli przy władzy 4 razy, prezydenturę mieli 4 razy, republikanie mieli 3 razy, Izba Reprezentantów też się zmieniała 4 razy. No tak, także to można powiedzieć, jest to prawdziwa demokracja. Zmniejsza się ilość republikanów, zmniejszała się ilość republikanów, no ale to jest związane z tym, że republikanie no, są bardzo twardzi, tam republikanin musi się zgadzać w 95% z innymi, żeby powiedzieć, że pchają ten wózek w jednym kierunku, kiedy partia koalicyjna demokratów, dopóki jest 55%, no to starczy. Kwestia powiedzmy tej moralności, no to widać w Pensylwanii, Reagan, Bush kiedy był po Reaganie dostał 40%, no jest to ten tak zwany Rust Belt, czyli tam gdzie są kopalnie i huty i gdzie wszystko rdzewieje. W 1988 roku Bush dostał 40%, w 2004 ten młodszy Bush dostał 48%, a Donald Trump dostał 50%, także to też sporo ludzi tam brakuje. Wiadomo, że jeżeli jest akcja, to jest reakcja, no to jest prawo fizyki, no i teraz w listopadzie będziemy widzieli, co się dzieje. Jest nadzieja, że dużo konserwatywnych obywateli się obudzi, pójdzie do głosowania, no bo komuniści atakują, komuniści idą po prostu marszem. Także jeżeli jesteś Polką, Polakiem, mieszkasz w Ameryce, masz obywatelstwo, no to 3 listopada idź i zagłosuj. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany czy zarejestrowana, no to się zarejestruj. Jeżeli jesteś zarejestrowana jako demokratka czy demokrata, no to masz szansę jeszcze teraz zmienić swoje przekonania. Polak, który przyjechał do Ameryki i mieszka w Ameryce, no i myślał o tej konserwatywnej Ameryce, Bóg, honor, ojczyzna, no to moralnie nie powinien głosować za socjalistami, moralnie nie powinien głosować za Bidenem.
Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, dziękuję jeszcze bardziej, serdecznie polecam.